Według teorii Brynsztedta kwas jest dawcą, zasada jest biorcą. Kwas daje, bo ma za dużo. Zasada przyjmuje, ponieważ ma za mało, więc chętnie przyjmie. Pomiędzy nimi jest różnica przepływu jednego H i jednego plusa. Przepływa jedna litera H i jedno oczko ładunku. A zatem kwas Brynsztedta to będzie taki zapis chemiczny, który może pozbyć się jednego H i jednego oczka ładunku i zostanie z niego taki zapis chemiczny, który funkcjonuje, istnieje w chemii. Natomiast zasada to jest właśnie ta resztka, która zostaje z zapisu kwasu Brynsztedta w momencie, kiedy odczepimy od niego jedno H i jeden plus. Czyli zasada Brynsztedta to jest taki bardzo podobny zapis chemiczny do kwasu, ale taki, który ma jeden H mniej i jeden plus mniej. W chemii zawsze jest tak, niezależnie od typu reakcji, że kwas lubi reagować z zasadą, a zasada lubi spotykać się z kwasem. Więc jeżeli w zadaniu na teorię Brynsztedta zdarzy się zobaczyć reakcję z dziwnymi związkami, przykładowo związki koordynacyjne, kompleksowe, one na pierwszy rzut oka są dziwne, bo są mało wytrenowane przez szkołę, to zamiast polegnąć, pamiętaj o tym, że znajdź element tej reakcji, taki reagent, substancję, zapis chemiczny, który ty znasz i umiesz określić jako kwas lub zasada Brynsztedta. I wtedy określ sobie rolę tej pierwszej substancji, bo jej partner przed strzałką pełni tą drugą substancję. Czyli na przykład, jeżeli masz przed strzałką wodę, która jest za strzałką przerobiona na OH-, to jest kwasem, więc pierwszy substrat reagujący z wodą będzie zasadą. Autodysocjacja jest również reakcją w oparciu o teorię Brynsztedta i przepływu jednego H i jednego plusa pomiędzy kwasem i zasadą sprzężonymi. I tutaj w autodysocjacji do matury musisz wiedzieć, że reakcja ta przebiega między dwoma takimi samymi słabymi elektrolitami. Jest to reakcja odwracalna, biegnąca w mikroilościach, dlatego dajemy strzałki w dwie strony. I teraz pomiędzy tymi dwoma takimi samymi zapisami chemicznymi ma przepłynąć 1H i 1+. Z pierwszego elementu przeskakują na drugi element, więc za strzałką jeden z jonów, który utworzysz, będzie jonem, który jest standardowym jonem, który już znasz z etapów dysocjacji stopniowej. Natomiast drugi jon to będzie dziwactwo i tak ma być. Ważne, żeby zobaczyć tam dwie pary sprzężone Brynsztedta. W zadaniach, w których musisz wskazać pary sprzężone Brynsztedta z zapisu cząsteczkowego reakcji, nie dasz rady zrobić tego patrząc na sam cząsteczkowy zapis reakcji. Mało tego, nie pomoże również rozpisanie tej reakcji w formie jonowej, nawet pełnej. Żeby dojść do par sprzężonych, musisz rozpisać każdy element tej reakcji, każdą substancję, każdy reagent na wszystkie jony pośrednie, których na oko możesz nie widzieć, ale one tam w probówce pływają. Żeby to zrobić, rozpisz każdy element reakcji w sposób tak, jak robisz dysocjację stopniową, czyli jeżeli masz na przykład związek H2SO3 w reakcji, to oprócz H plusa i SO3 2 minusa musisz tam również zobaczyć jon HSO3 minus, czyli ten wodoroanion, który pojawia się w pośrednim etapie dysocjacji. Więc z zapisu cząsteczkowego jesteś w stanie dojść do teorii Brynsztedta, ale rozpisując każdy element na wszystko. Żeby zrobić zapis dysocjacji na sposób Brynsztedta i pokazać przepływ jednego H i jednego plusa pomiędzy parami sprzężonymi, musisz pamiętać o tym, że pomimo tego, że dysocjacja to jest rozpad pod wpływem wody, czyli w środowisku wodnym, gdzie woda jest tylko środowiskiem, przestrzenią, gdzie zachodzi rozpad, albo inaczej jest nożyczkami, które rozcina na jony badaną substancję, to w zapisie brynsztedowskim dysocjacji
woda musi pojawić się nie nad strzałką, tak jak w wersji prostszej dysocjacji, tylko przed strzałką i ma wyglądać tak, jakby była reagentem. Jakby była, ponieważ woda nie jest tutaj reagentem, dalej jest środowiskiem, ale ma być zapisana przed strzałką, tak jak każdy inny reagent. I pamiętaj, że za strzałką nie ma nigdy H+, jest jego odpowiednik brynsztedowski, czyli H3O+. A jeśli chcesz się przygotowywać do matury razem ze mną, w oparciu o takie krótkie filmiki, które w taki sposób wytłumaczą Ci każde wymagane do matury zagadnienie, i jeżeli chcesz do takich filmów dostać plik z listą, która będzie listą zadań, zadaniami do właśnie tej części wiedzy, żeby wszystko pięknie zrozumieć, wszystko pięknie wytrenować i zobaczyć różne dziwności w zadaniach maturalnym, na poziomie maturalnym, których szkoła nie pokazuje, to zapraszam Cię do zapisu na kurs maturalny ze mną właśnie w takiej zupełnie nowej, pilotażowej wersji. Bardzo tani kurs, bo wprowadzam go pierwszy raz na rynek. Możesz uczestniczyć w tworzeniu go razem ze mną, dawać mi uwagi, wskazówki, być tak jakby współtwórcą, więc zapraszam Cię serdecznie, napisz do mnie albo pod tym filmem napisz tak, jeżeli jesteś zainteresowany i zainteresowana.